Dobry. Pierwszym gościem poranka jest pani Anna Zalewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, minister edukacji w rządzie pani premier Beaty Szydło. Dzień dobry, pani minister, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie i Mateusza Morawieckiego. Tak, tak, to przeszło potem, prawda. Tak. Ale zacząłem od początku jakby. Zacytuję pani minister, pewno pani zna i pani poseł Ursulę von der Leyen z Parlamentu Europejskiego. Przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski nie powstrzymuje żadnej procedury, żadnego postępowania dotyczącego praworządności w Polsce. Będziemy kontynuować te postępowania o naruszenie i nie zawahamy się rozpocząć kolejnych, jeśli będzie taka potrzeba. No to przypomina wystąpienia niektórych polskich eurodeputowanych czy innych posłów w Strasburgu. Czyli co, mamy to KPO zatwierdzone, czy pani Ursula von der Leyen będzie nam dawkować te pieniądze zgodnie z jakąś wizją tego, czy wypełniliśmy to, co jest zapisane w kamieniach milowych, czy nie wypełniliśmy? To, co państwo obserwują od kilku miesięcy, to autentyczna i prawdziwa chęć, żeby Polsce nie wypłacić pieniędzy i żeby szukać wszelkich możliwych pretekstów do tego, żeby te pieniądze, wbrew zresztą traktatom o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, między innymi, nie wypłacić. Wydawało się, że porozumienie już jest. Pani von der Leyen była w Warszawie. Wszystko zostało ustalone i natychmiast odezwały się głosy przede wszystkim polskich eurodeputowanych, będących w większości w Parlamencie Europejskim, a w totalnej opozycji w Polsce, że trzeba coś z tym zrobić. I rzeczywiście pani komisarz była wystraszona, dlatego że już jawnie rozpoczęto zbieranie podpisów za tym, żeby postawić całą komisję pod obstrzałem i ostrzałem Parlamentu Europejskiego. A wręcz, żeby ich za przeproszeniem wywalić po prostu. Tak jest, dokładnie tak, ale okazało się, że awantura wokół zbierania tych podpisów była tak duża, że ograniczono się, i mówię to z ironią, do kolejnej debaty, bo było ich kilkadziesiąt, o Polsce i KPO. Czy ta nowa rezolucja pani poseł została przyjęta, bo ona jest taka wojownicza? Jeszcze nie, jest ich kilka. My będziemy nad nimi głosować dzisiaj. Okaże się, która, ale oczywiście, że tak, dlatego że tam pojawiają się nowe pomysły, bo to już nie tylko Izba Dyscyplinarna, nie tylko, tak jak mówił wyrok Trybunału Sprawiedliwości, znalezienie instytucji, to zostało zrobione w systemie sądownictwa, który jednak będzie dbał o etykę sędziowską, i znalezienie drogi do tego, żeby pokrzywdzeni przez Komisję Dyscyplinarną mogli się odwoływać. To już mówi się o Trybunale Konstytucyjnym, to już mówi się o Krajowej Radzie Sądowniczej i również rozpoczęciu różnych działań na temat praworządności. Przepraszam pani poseł, a czy tam ludzie zasiadający w parlamencie nie mają elementarnej, że tak powiem, wiedzy prawniczej, że ustawą nie można znieść wyroków sądowych, bo to jest ingerencja władzy ustawodawczej we władzę sądowniczą? Nie mają o tym pojęcia? My nawet o tym mówimy, my tłumaczymy, natomiast nie, nawet jeżeli taka wiedza jest, to ona nie przeszkadza w formułowaniu różnych opinii. Tutaj mamy do czynienia naprawdę z liberalno-lewicową większością, dla której fakty są bez większego znaczenia. Podczas debaty, bez reakcji przewodniczącej, prowadzącej obrady, z ust szwedzkiej eurodeputowanej padają słowa, że w Polsce jest mini Rosja. W sytuacji, kiedy jest wojna, kiedy my od zawsze mówiliśmy o tym, czym jest i kim jest, czym jest Rosja, czy kim jest Władimir Putin. Przestrzegaliśmy, a teraz wspieramy Ukrainę na wszelkie możliwe sposoby. No tak, pani, chodzi pani o Alice Kunkę,
która sobie tak pozwoliła nas porównać do mini Rosji i oni uważają, że jakąś misję w ten sposób wypełniają zapewne, ale czy sama pani Ursula von der Leyen nie popełnia tutaj też błędów? Ona mówiła między innymi o tym, że kwestionowanie statusu innego sędziego przez sędziego nie jest wykroczeniem. No może nie jest wykroczeniem, ale przecież Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pani sędzi Moniki Frąckowiak z Poznania uznał, że jest niedopuszczalne kwestionowanie statusu innego sędziego, jeśli został prawomocnie powołany przez prezydenta. Czy to znaczy, że Ursula von der Leyen też nie czyta i nie rozumie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, na który się powołuje? Czyta, rozumie, ale będzie mówiła językiem oczekiwanym. Oczekiwanym przez większość parlamentarną. Jej wystąpienie w parlamencie pokazywało, że jest absolutnie przestraszona, że jest słaba, że groźby i szantaże i oczekiwania tej większości robią na niej wrażenie. Polska stała się tutaj absolutnie zakładnikiem tych emocji politycznych. A ktoś powiedział w Parlamencie Europejskim, bo spróbowałem znaleźć takie wypowiedzi w Komisji Europejskiej i nie znalazłem, kiedy skończy się ta granica interpretacji, co jest spełnieniem warunków zapisanych w kamieniach milowych, bo przecież to można w nieskończoność rozwijać i to się nigdy nie skończy. W związku z tym, jak nie będzie tej ostatecznej interpretacji, czy to jest spełnienie warunków, to nigdy mogą nam tych pieniędzy nie wypłacić. Płacić. Niestety sformułowania i w KPO, a jak również w wystąpieniach, czy same zapisy traktatów, na które powołują się między innymi pani komisarz von der Leyen, czy to artykułu 2, czy to artykułu 7, są interpretowalne. W związku z tym rzeczywiście tutaj, dopóki nie będzie zgody politycznej, czyli totalna opozycja polska nie zaprzestanie agresji na Polskę, nie zaprzestanie insynuacji, donosicielstwa, to wtedy rzeczywiście dojdzie do tego, że będzie jednoznaczna interpretacja. No, nie może być tak, że eurodeputowani mówią językiem totalnej opozycji polskiej, cytują tylko i wyłącznie ich wypowiedzi, a polscy eurodeputowani bardzo często zapisują im różnego rodzaju cytaty po to, żeby się nawet nie fatygowali, nie wchodzili w meritum sprawy. No pan Rafał Trzaskowski chwalił się już w 2016 roku, czyli 6 lat temu, że współredagował jedną z rezolucji Parlamentu Europejskiego, taką z tych ostrzejszych, co by znaczyło, że w tym redagowaniu uczestniczą eurodeputowani z Polski dość intensywnie. Tak, proszę zauważyć, że właściwie mamy eurodeputowanych, którzy są w każdej grupie politycznej i to właśnie oni inspirują te dyskusje, domagają się, bardzo często się nawet nie podpisują, zapowiadali, bo wczoraj rozmawiałam między innymi z członkami Platformy Obywatelskiej, że oni nie zagłosują za rezolucją, zobaczymy. Natomiast zawsze są z tyłu, by podpowiadać, w jaki sposób ona powinna być sformułowana. Nie wiem, czy pani także jeździ, czy będzie jeździć po Polsce w ramach tej inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, ale jak wyjaśnić przeciętnemu polskiemu obywatelowi, że słyszy jedno, że tu dopięliśmy warunki, a potem słyszy, że nie dopięliśmy warunków i że wciąż je dopinamy. No, gdyby ktoś w gospodarstwie domowym, w relacjach z przyjaciółmi, z urzędem kierował się taką logiką, to żadnej sprawy by się nie załatwiło, nic nie byłoby wiarygodne, na słowie nikogo nie można by polegać. Czy Unia Europejska proponuje jakiś nowy model stosunków społecznych, w którym słowo nic nie znaczy i umowa to jest tylko świstek papieru?
To bardzo celne, co pan redaktor powiedział. Czasami rzeczywiście mamy takie wrażenie, tym bardziej, że jesteśmy po pierwszych głosowaniach na temat pakietu Fit for 55. Nie wyobrażacie państwo sobie, co zostało przegłosowane, ale co też nie zostało. Na przykład słynny ETS został przegłosowany negatywnie, budząc absolutną histerię wśród większości parlamentarnej. Ale wracając do pytania, oczywiście, że jeżdżę, bo jeżdżę od momentu, kiedy skończyła się pandemia i można było organizować spotkania, i rzeczywiście padają takie pytania. I zwyczajnie trzeba mówić prawdę, wskazywać działania Polski, pokazywać działania Komisji Europejskiej, bo rzeczywiście obywatele, mieszkańcy są zdziwieni, że tak można funkcjonować. Zresztą wspomniałam wcześniej, to naprawdę nie jest zgodne z Trybunałem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a przede wszystkim z zapisami dotyczącymi konkurencyjności i wolnego rynku, dlatego że pieniądze skierowane są w miejsca, które no, pracują z tymi pieniędzmi, a dyskwalifikowane są między innymi Polska i Węgry. Zapytałam razem z prawnikami o to panią komisarz, czekam na odpowiedź. A czy takie kwiatki, których się dowiadujemy codziennie, jak na przykład, że właściwie po 2035 roku nie będzie już samochodów spalinowych, a my jesteśmy jednym z ważniejszych producentów silników spalinowych do aut i to się wiąże z ewentualną utratą tysięcy miejsc pracy. Czy tam ktoś w ogóle się przejmuje losem ludzi, czy biorą sobie te cele i po prostu wyznaczają? To teraz znowu w Polsce jest głośno o piecach gazowych, to będzie wprawdzie okres przejściowy, ale te piece gazowe też będą zakazane, a przecież ludzie dostawali pieniądze, żeby palenie węglem zastąpić gazem. Czy takich niespodzianek jest więcej? Dziesiątki. Nie chcę państwa z samego rana trwożyć takimi informacjami. Tak, rzeczywiście. Tutaj liczą się algorytmy, liczą się ogromne pieniądze, lobby, między innymi lobby samochodów elektrycznych. Lobby, które pisze najprzeróżniejsze fragmenty dyrektyw i rozporządzeń. Lobby, które oficjalnie zjawia się w biurach i przed nami rzeczywiście zapisy, sformułowania, które mówią jedno. Unia Europejska rozstaje się ze swoją konkurencyjnością, idzie ku zagładzie gospodarczej, bo tak jak pan redaktor wspomniał, tak przegłosowano, oczywiście to nie koniec będzie praca nad tym dokumentem, że od 2035 roku nie będzie można ani kupić, ani zarejestrować spalinowego samochodu. Za moment szykują się do głosowania na tak zwanym ETS-2, czyli opodatkowaniem paliwa, które tankujemy i paliwa, którym ogrzewamy dom czy mieszkanie, czy też chłodzimy, bo mówimy tutaj o klimatyzacji, niszcząc naprawdę miliony miejsc pracy, nie gwarantując oczywiście czystego powietrza, bo to pozór, że w wypadku baterii elektrycznej mamy do czynienia z czystością, dlatego że te baterie trzeba naładować. Te baterie trzeba zutylizować, a w baterii jest naprawdę większość elementów, które są tak zwane węglowe. No i zanim się je wyprodukuje, też się bardzo duży ślad węglowy zostawia. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję pani eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska, minister edukacji w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia.